Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy dwa tematy. Dzisiaj będzie jedno doświadczenie, które odczytam, ponieważ ze względu na wagę tego doświadczenia poproszono mnie, abym to odczytał na łamach właśnie tego kanału. Ja oczywiście w opisie do filmu, w stopce Pokaż Więcej, tam całość treści zamieszczę, niezależnie od tego, co tutaj odczytam. A więc w miarę tego, jak będą Państwo słuchać, będą też wyciągać wnioski. Ja ze swojej strony chciałem też podziękować za maile, bo tutaj takich doświadczeń to jest trochę. Jest szereg po prostu Państwu po tych ostatnich filmach. Jest ogromne zainteresowanie. Ale tylko świadczy o tym, że jakieś są problemy, są takie potrzeby. A więc to doświadczenie to jest właśnie z cyklu doświadczeń, gdzie no, ludzie mając różne problemy zwracają się gdzieś tam, kupują książki i tak dalej. No i starają się jakoś te problemy rozwiązać, no bo rzeczywiście są problemy, no i teraz pytanie, co z tym dalej zrobić. No i to jest, dzisiejsze doświadczenie to jest jako przestroga. W drugiej części tego filmu będziemy mieli temat aniołów. Też pytacie Państwo w komentarzach, w mailach o tych aniołach, żeby coś na ten temat powiedzieć, ponieważ no, istnieje taki pogląd, że wśród ludzi są aniołów, są aniołowie stróże i tak dalej, i tak dalej. Ale może na początek ja tu przejdę do tego doświadczenia, które za chwilę odczytam. Także posłuchajmy. Tak to było. To przyszło w mailu. Przyszło oczywiście inne doświadczenia tak samo po prostu, tylko no, ja tutaj jak powiedziałem, będziemy je w miarę, może nie tyle publikować, co omawiać pewne kwestie na łamach właśnie tego kanału, żebyście Państwo mieli jakiś obraz, pojęcie, czego, co unikać, czego unikać, żeby to było dla pożytku. Tak samo to doświadczenie. A więc teraz czytam. Panie Mariuszu, bardzo proszę Pana o zaprezentowanie mojego osobistego doświadczenia z egzorcyzmami na antenie Królewskiej TV z pożytkiem dla słuchających. Kiedy wyjechałem do pracy za granicę, zaczęło się psuć między mną a żoną. Telefony się urywały. To znaczy, gdy dzwoniłem, żona dziwnie odpowiadała, ukrywała przede mną szczegóły życia rodziny, ale 20 lutego miała do mnie przylecieć na 7 dni. Raptem 16 lutego dzwoni do mnie pierwszy raz, odkąd 2 lata jestem w Anglii i informuje mnie, że nie mam już żony. Bilet przepadł, nie przyleciała. Ja w szoku, gdyż nic nie zwiastowało takiej sytuacji. Więc wziąłem urlop i poleciałem na Wielkanoc. W domu zastałem pustkę. Żona, wiedząc o moim przylocie, uciekła z dziećmi w nieznany. Pozostało mi świętowanie z matką i uporczywe dzwonienie za nimi z nowego numeru, który założyłem po przylocie. Przez 4 dni nie udało się dodzwonić. W ostatni dzień, kilka godzin przed odlotem, moja matka podsunęła mi książkę egzorcysty, którą zacząłem czytać z nudów. Na końcu był tak zwany egzorcyzm rzymski. Jako zawsze głęboko wierzący i wtedy jeszcze katolik, przyjąłem to bezkrytycznie i postanowiłem odmówić egzorcyzm za żonę. Zrobiłem to z wielkim uczuciem i pietyzmem. W chwili, kiedy wypowiedziałem ostatnie słowo, dzwoni telefon. Żona miła jak nigdy. Opowiada, że są na świętach u jej matki. Przeprasza, że się nie spotkamy. Odpowiada na wszystkie pytania. Opowiada o swoich planach bez problemu. No istny cud. Wracam z Polski pełen nadziei i przez 2 tygodnie sielanka, gdy nagle znów unikanie kontaktu. Straszenie rozwodem, nieodpisywanie, buntowanie dzieci i generalnie coraz gorzej. Książkę zabrałem ze sobą
i po czasie zajrzałem do niej. Nie ukrywam, że chciałem odmówić znowu egzorcyzm za żonę i nagle odkryłem, że po egzorcyzmie następowało ostrzeżenie, że najpóźniej 2 tygodnie po odmówieniu za kogoś tego egzorcyzmu należy go o tym poinformować. Nie wiedziałem o tym wcześniej i nie dopełniłem tego, więc wszystko uległo pogorszeniu, jakoby lokatorów jeszcze przybyło. W tej chwili moja żona to jakby obca osoba, dosłownie jakby odmieniona. Z braku porozumienia jest w toku rozwód. Ja nadal posiadam tę książkę, ale już boję się do niej zaglądać. Proszę o zaprezentowanie mojego doświadczenia na przestrogę dla innych. Pozdrawiam, Aleksander. No to widzimy. Zabawa w takie rzeczy, czym się może skończyć. I widzimy, to jest też bardzo ważne doświadczenie. Natomiast co chcę tutaj, dlaczego w ogóle tknęło mnie coś, żeby to doświadczenie przeczytać, akurat w tym filmie to umieścić. Otóż jest ogromny nacisk na tak zwaną duchowość, rozwój duchowy, cuda na kiju. Internet jest zawalony różnymi centrami rozwoju duchowego, różnymi stronami internetowymi, którzy, znaczy nawet są kanały na YouTubie, gdzie po prostu staracie się, żebym się wypowiedział na ten czy dany temat takiego czy innego osobnika, który prezentuje różne rzeczy, hipnozy i tak dalej, jakieś tam rozwiązywanie problemów tego typu. I dlatego właśnie ja tutaj wrzuciłem to doświadczenie. A więc widzimy, czym to się je w tym momencie. Ale mamy jeszcze te Państwo pytanie w drugiej części. Właśnie w tej części, którą teraz chcemy tutaj zaprezentować, o tych aniołach. Pytacie się o aniołach, co z aniołami i tak dalej, są, nie są i tak dalej, czy jest jakaś tam klasyfikacja i tak dalej. Ja tutaj oddam głos Violi, żeby właśnie nam to zaprezentowała. Prosimy. Ja witam Państwa. No już parę razy padło pytanie na temat aniołów, co z tymi aniołami, czy one istnieją, czy one nie istnieją. Powiem tak, jeśli istnieją, te wierne anioły są przy Bogu Ojcu, tam w Jego przestrzeniach i są niewidzialne tak jak On. Bo ja w obecnej chwili ich nie widzę, po prostu. Ale czym się też sugeruje? Sugeruje się tym, że ja je kiedyś widziałam, widywałam ich bardzo często, właśnie w tym okresie, kiedy my mieliśmy do czynienia z tymi ezoterykami w sierpniu, których nazywamy latarkowcy. Tak. Mało tego, wtedy to nam powiedziano, że anioły też są kobietami. Tak, no i stąd, wiecie co, stąd była właśnie ta późniejsza, późniejsze próby wciśnięcia nam, wkręcenia nas w tak zwanego Boga kobietę. O, to właśnie to się tak. Stąd... To się stąd wzięło, tak. Ja je wtedy widziałam bardzo często. One wyglądały rzeczywiście jak anioły, później jakoś anielice, chociaż ciężko jakoś tak było to dostrzec, ale widziałam ich wtedy bardzo dużo. W momencie, gdy jakoś się wydostaliśmy z tego towarzystwa, no nie jakoś, no to była też pomoc najwyższego z góry, tak. Że tak się stało. Ja je przestałam widzieć. O, bardzo ważna myśl. Ja tutaj swoje tutaj dorzucę. Bardzo ważna myśl. Jakbyśmy ucięli, to przestaliśmy to widzieć. Nie? Byśmy się ucięli kontakt z ezoterykami. Właśnie. Ja śmiem twierdzić, że te anioły, które ja widziałam i one były mocno związane z tą boginią, czyli były jakby jej pomocnikami, to były demony. Dokładnie. Tak, a więc co można zobaczyć? Demony. Oczywiście. Demony można zobaczyć, bo aniołowie są wierni Bogu i oni są w tych przestrzeniach, więc oni są niewidoczni. One przybrały postać pięknych postaci aniołów, ponieważ ja chciałam takie postacie zobaczyć. A wtedy ja musiałam wiele dziwnych rzeczy zobaczyć i w to uwierzyć, w to co widzę. Słuchajcie, zastanówcie się, kim jest anioł stróż.
do którego modlitwę, co po niektórzy odmawiają codziennie. Ja też kiedyś odmawiałam taką modlitwę. Aniele Boże, stróżu mój. No ja tak, jak byłem, zanim byłem świadkiem, to byłem katolikiem, to tak samo po prostu. Też miałem nawet nad łóżkiem taki obrazek, słuchajcie. Także to widzimy, że to cały czas taki właśnie ten anioł stróż obrazek miałem. Także zanim później jak zostałem świadkiem, to już w ogóle mieszkałem w innym miejscu, już nie było tam żadnego obrazka, nie? No tutaj czasami piszecie takie rzeczy, że kto był kiedy pod kontrolą, powiedzmy, że ja tam byłem 20 lat, że modliłem się do diabła, nie? W porządku, jak byłem katolikiem, to też się modliłem do diabła, co za problem. A teraz się modlę. Teraz rozmawiam z niebocentrycznym ojcem, tym, który mieszka w kuli. To taka właśnie dygresja. No ja jestem bardzo ciekawa, taka też dygresja odnośnie tej dygresji. Ci wszyscy byli katolicy, którzy wytykają ci uczestnictwo tam w tej sekcie Świadkowie Jehowi. Ciekawa jestem, czy oni wszyscy dokonali aktu apostazji. A tak, właśnie, czy oni wszyscy katolicy, bo są tu tacy komentujący, tak, oni się tam zarzekają właśnie, że to ja to przecież tutaj modliłem się do diabła, to jak to teraz? Tak, no w porządku. Tylko ja tego diabła posłałem, całą tą diabelską organizację posłałem, dokonałem aktu odejścia. Ja ich wykluczyłem. Ja ją po prostu, tą organizację całą wykluczyłem ze swojego życia. Odeszłem z takim wielkim hukiem. Napisałem list i tak dalej. Natomiast pytanie, czy ci, którzy no, tam piszą i tak dalej, czy zarzucają mi, że ja powiedzmy, no wtedy, w jakim stanie oni są w tej chwili? Bo są tacy komentujący. W jakim stanie oni są w tej chwili? Do kogo oni się modlą? Może się nikogo nie modlą, w porządku. No to niech się nie modlą, nie? Ale to jest ich sprawa osobista. Ale w jakim oni są stanie? Jeżeli nawet ktoś mówi, że on teraz jest... nie należy do żadnej religii, to czy on dokonał aktu wyjścia z tego kościoła albo z tej organizacji. O, jakiejś organizacji, powiedzmy, religijnej, nie? Bo są różne. A są nawet tacy, bo są nawet tacy tutaj właśnie, którzy kiedyś były moimi przyjaciółmi, a w tej chwili są religiantami, którzy dalej tam trzepią tą Biblię 10 razy, kartki przerzucają i tak dalej, nie? No, ale teraz jeszcze wracamy do aniołów. Oddaję dalej głos. Ja śmiem twierdzić, że anioły wciśnięte nam przez Kościół to są demony. Tak jest. Te prawdziwe anioły, jeśli istnieją, bo ja nie jestem przekonana, czy one istnieją, być może istnieją. One są wierne Bogu i są przy Bogu i jakby nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć. Anioł stróż, w ogóle jak tą formułkę sobie prześledzicie jeszcze raz, to jest nic innego jak przywoływanie demona, który ma nam siedzieć na plecach i ma nas pilnować. I ssać. Ssać też. Ssać energię. Przekonuje mnie do tego kwestia tego, że ja tych aniołów w tej chwili nie widzę. Tak jest. No. Ja kwestię aniołów tutaj bym zakończyła. Dobrze, no to my tak samo w tej chwili kończymy. Także dziękujemy za uwagę i do następnego tematu, jeżeli dobrze pójdzie, w środę. To na razie.